W piśmie są po pierwsze odniesienia do dwóch propozycji, do propozycji rządowej, która w naszej ocenie i w ocenie naszych ekspertów jest w dalszym ciągu niekonstytucyjna i jest tak naprawdę próbą obejścia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. A po drugie są tam zawarte propozycje, które są obecnie w projekcie poselskim, które wszystkie te elementy eliminują, czyli tak naprawdę one są w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego prowadzą do uzdrowienia systemu. No i nasze oczekiwania są też, żeby problem został rozwiązany również w sferze powiatów, nie tylko województw. Generalnie liczę na to, że pani premier osobistym nadzorem obejmie ten proces i że położy kres arogancji władzy urzędników w Ministerstwie Finansów, którzy na takiej zasadzie wolontaryzmu niczą się z nikim i z niczym, nawet z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście konstytucja w Polsce musi być przestrzegana. I ktoś, kto próbuje ją obejść, no powinien albo się zreflektować, albo sam odejść. Problem janosikowego dotyczy nie tylko województwa mazowieckiego, ale ponad 30 powiatów i miast na prawach powiatu w całej Polsce. Wokół Warszawy, ale również wokół Poznania, na Śląsku, na Pomorzu. Chcemy ten problem rozwiązać kompleksowo. Niestety projekt ustawy zgłoszony przez Ministerstwo Finansów zawiera rozwiązania wyłącznie dotyczące województwa. To wada tego projektu. I to też powód do tego, by również ten projekt został uznany za niekonstytucyjny. Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z konstytucją tylko przepisy dotyczące województwa, ale wynika to jedynie z tego faktu, że samo województwo mogło skarżyć tylko przepisy dotyczące jego samego, nie zaś przepisy powiatowe. Te przepisy są skonstruowane symetrycznie, dokładnie tak samo w przypadku powiatów. Sytuacja powiatów jest równie dotkliwa. Mój powiat oddaje 1/3, 30% dochodów podatkowych w formie janosikowego, ale są powiaty, na przykład powiat polkowicki, który oddaje 70% w tym roku dochodów podatkowych, bardzo podobnie jak województwo mazowieckie. Jesteśmy pewni, że Trybunał Konstytucyjny orzeknie niekonstytucyjność przepisów, ale wolelibyśmy, żeby przepisy pisane były w Sejmie, żeby tam ustalano reguły dotyczące finansów samorządowych w taki sposób, żeby pogodzić różne racje, również tych, którzy są beneficjentami janosikowego, którym te pieniądze są potrzebne do funkcjonowania. Brak takiej regulacji sprawia, że musimy iść do Trybunału Konstytucyjnego.